Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wykonamy sobie piątą część zadań fabuły tego sezonu, czyli jestem Iron Man. Więc w tej aktualizacji, jak wiemy, główną właśnie nowością tej aktualizacji jest dodanie przedmiotów od Iron Mana do gry. No i na jego postaci, jak widać, są również bazowane zadania. Więc pierwsze zadanie wymaga od nas porozmawiania z nim. Znajduje się on o tutaj. Niedaleko posępnego przejścia jest ten taki wiatrak. Gdzie ten błyn, ten dom właśnie z tym wiatrakiem. I tu się on znajduje. Pogadajmy z nim. Słyszałem, że robisz jakąś zabawę. A co to za impreza bez prezentów ode mnie? Uj, zabawę z technologią Starka. Ej, Tony wrócił! Z doświadczenia wiem, że technologia Starka jest świetna w rozwalaniu groźnych megalomanów. A jego wsparcie może pomóc Nadziei pogodzić się z tym, że jest bohaterką z przepowiedni. Czasem wszystkim, czego trzeba do poczucia własnej wartości, jest aprobata samego Ironmana. To dlatego mam jego plakat nad łóżkiem. Tylko dlatego. Okej, czyli... Jones jest fanboyem Starka. Fajnie. Tego się nie spodziewałem. Dobra. Mamy zadanie drugie. Przeszukaj skrzynię Stark Industry. Skoro mamy dostęp do technologii Tonego, warto ją sprawdzić. Więc na wyspie... Na wyspie w tej aktualizacji pojawiły się właśnie te takie platformy, na których w meczach lądują te kapsuły właśnie Stark z przedmiotami Ironmana lub War Machina. Tak one wyglądają. I na tych właśnie platformach, czy w ich pobliżu, można znaleźć skrzynię Stark Industry. Dobra. Szukaliśmy skrzynię Stark Industries, dostaliśmy zestaw lotniczy. Niestety... Myślę, że nie dostaliśmy karabinu ani nic. A nasze kolejne zadanie to traf przeciwników z broni Starka na łącznym dystansie. Stwierdza, że prędkość jest równa odległości w czasie. Zdaniem Tonego popisowe... Dobra. Na szczęście on sprzedaje rzeczy. Kupmy zestaw bojowy i kupmy też od niego karabin energetyczny, bo powiem szczerze, nie wiem, do czego się odnosi to zadanie w sumie. Patrzmy. Aha. Aha, to się odnosi do wszystkich broni. Starka, dobra. Zobaczymy, czy do jego karabinu też. Tak, do jego karabinu również. Czyli musicie po prostu trafiać przeciwników. I każde trafienie... przy tym zadaniu liczy się dystans, czyli chcecie stać jak najdalej przeciwnika. W ten sposób robić jak największy dystans i zrobić to zadanie. Dobra. Teraz mamy zadanie czwarte już. Przeleć nad zamkiem Duma z zestawem lotniczym Ironmana. Musieli trochę polatać w burzy. No ale dobra, lecimy do zamku Duma. Więc zobaczmy. A, no i już się liczy właśnie dystans. Musimy troszeczkę nad tym zamkiem polatać.
łącznie 300 transu pokonać. O nie. Dobra, zaliczyło. Odbieram tu dobry, mocny sygnał z tych rekalibratorów szczelin. Ton zostawił mały prezent, żebyśmy mogli zająć się Emą Frost. Mogę być z tobą szczery przez chwilę? Tylko nie to. Kiedy stowarzyszenie porwało Skórka, umiałem myśleć tylko o zemście. Obserwowanie, jak wybierasz sprawiedliwość i ciągle robisz to, co słuszne, pomogło mi odkryć na nowo, kim naprawdę jestem. Niech zgadnę. Charyzmatycznym mentorem z mądrością ponad swój wiek? Właśnie! Cały ja, widzisz? Dlatego tworzymy taki świetny zespół. X. D. Tyle powiem. Okej, więc mamy zadanie kolejne. Zniszcz obiekty za pomocą zestawu bojowego Ironmana lub arsenału War Machine. Dobra. Ej, o, troszeczkę to potrwa. Niestety. Najprościej będzie oczywiście Unibeamem. A tylko, tak jak mówię, troszeczkę to niestety zajmie czasu. Dobra, zniszczymy tą... Poniszczymy sobie tutaj tą chatkę. Co to jest? Dobra. Zbieram z tej, te małe rzeczy w międzyczasie. Dobra. No tak jak mówię, to niestety troszeczkę zajmie. Tam jedna rzecz. Dobra. I mamy ostatnie zadanie. Uszkodź pojazdy jednopromieniem, będąc w locie. Dobra. Wbijmy się. Mamy pojazd. No i tyle. Ależ satysfakcja. Jak tam? Wyruszamy na polowanie na M? Wkrótce. Chcę rozkminić kilka ewentualności. O, pamiętam rozkminianie pierwszych ewentualności. Tak szybko dorastają. Tak, naprawdę nie wiem, co robię, ale muszę próbować. Wgryzam się w klombo jagody, że tak powiem. Jestem z ciebie dumny. Naprawdę. Dzięki, Jones. Ooo. No dobra. I to by było na tyle. Takie nie, szybkie zadania. Wszystko dosyć szybko poszło. W miarę sprawnie. No i co? Kiedy? Za tydzień. Bardzo ładnie. Za tydzień atakujemy Emma Frost. Więc dobra. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że wam się spodobał. No, God! No, God, please, no! 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 No to jest jakiś żart. To jest po prostu żart. Dzięki za oglądanie, na razie.